Szczęść Boże, Tomasz Burza, zapraszam na informacje dnia. Premier Beata Szydło spotyka się dziś w ramach przeglądu resortów z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro oraz koordynatorem służb specjalnych ministrem Mariuszem Kamińskim. Celem zaplanowanego na 2 tygodnie przeglądu resortów jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu. Dziś głównym tematem będą sprawy reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak, chcemy zreformować sądownictwo. To jest jedno z tych zadań, które zostało przyjęte jeszcze w ubiegłym roku. Projekty ustaw zostały przygotowane i teraz czas na ich wdrażanie. Dotychczas szefowa rządu spotkała się w środę z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. Wczoraj natomiast odbyło się spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Pani minister Rafalska, to przede wszystkim ogromna praca, którą wykonała wraz z zespołem w związku z wprowadzeniem w życie programu Rodzina 500+. Ma on zagwarantowane pełne finansowanie i koszt finansowania 12 miesięcy prowadzenia tego programu to dokładnie 23 miliardy 166 milionów złotych, łącznie z obsługą tego zadania, bo samorządy na ten cel dostają określone środki. Elementem polityki prorodzinnej jest program Za życiem. Ma on być realnym wsparciem rodzin w trudnej sytuacji, między innymi wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Prawo i Sprawiedliwość stawia także na redukcję bezrobocia i wprowadzenie przejrzystego prawa pracy. Szefowa rządu dokonała także wczoraj przeglądu resortu zdrowia. Umówiliśmy się z panem ministrem, że w tej chwili najważniejsza ustawa to jest oczywiście sieć szpitali, potem podstawowa opieka zdrowotna i w tym roku jeszcze właśnie likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast te zmiany wchodziłyby sukcesywnie w życie od połowy tego roku, czyli od drugiej połowy 2017 roku i od roku 2018. Tak byłoby zlikwidowanym Funduszem Zdrowia. W połowie roku wejdzie w życie ustawa o sieci szpitali, która z jednej strony zabezpiecza byt szpitali publicznych, które stanowią, można powiedzieć, główny trzon zabezpieczenia szpitalnego polskich obywateli, ale jednocześnie tworzy cały szereg mechanizmów lepszej opieki nad pacjentami, opieki nie tylko w szpitalu, ale także po szpitalu. Na ręce premier Beaty Szydło minister zdrowia Konstanty Radziwiłł złożył już projekt ustawy likwidujący Narodowy Fundusz Zdrowia. Potrzeba szybkiej reformy służby zdrowia, podkreśla Solidarność. Związkowcy ganią rząd za opieszałość, ale jednocześnie pozytywnie przyjmują większość propozycji planowanej reformy. Solidarność popiera zmiany i chce szybkiego wdrażania reform systemu zdrowia, podkreśla przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman. Przewodnicząca Solidarności Służby Zdrowia zwraca uwagę, że ważne jest, by poprawić opiekę nad pacjentem i zahamować emigrację zarobkową lekarzy i pielęgniarek. Dla pacjenta, jak wskazała Maria Ochman, fundamentalne powinno być, by szpital był otwarty 24 godziny na dobę i udzielał kompleksowej pomocy. W każdej placówce powinny działać szpitalny oddział ratunkowy, intensywnej opieki medycznej, a gdy dojdzie do wypadku, by nie szukać szpitala w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Sytuacja w służbie zdrowia wymaga działań szybkich i radykalnych. To tak jest rzeczywiście jak z leczeniem choroby. Myślę, że diagnozy zostały postawione w programie Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że bardzo trafnie. I dlatego też Solidarność Służby Zdrowia wspierała ten program. I powiem tak, nadal domaga się jego realizacji. Chciałabym, aby to dotarło do wszystkich decydentów politycznych, że my nie protestujemy przeciwko temu, że te reformy będą wdrażane, chociaż mamy wiele zastrzeżeń, to przede wszystkim domagamy się, żeby one były szybko zrealizowane, żeby one mogły wejść w życie i żeby rezultatem tego wreszcie była poprawa dostępności dla pacjenta. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwołał komendanta Straży Marszałkowskiej. Powody tej decyzji na razie nie są znane. W
Wczoraj pojawiły się nieoficjalne informacje, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwołał komendanta Straży Marszałkowskiej Arkadiusza Koszalkę. Dziś potwierdził je marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Nie wiadomo, czy decyzja ma związek z niedawnym blokowaniem Sejmu. Wyjaśnień w sprawie odwołania komendanta domaga się opozycja. Szef klubu Platformy Sławomir Neumann podkreślił, że sejmowi strażnicy bardzo przyzwoicie zachowali się podczas niedawnego protestu opozycji. Wystąpienia z pytaniem do marszałka w związku z odwołaniem komendanta straży nie wyklucza też Nowoczesna. Zaskoczony informacją jest wicemarszałek Sejmu z Kukiz15 Stanisław Tyszka, który będzie domagał się wyjaśnień w tej sprawie. Arkadiusz Koszalkę stał na czele Straży Marszałkowskiej od lipca 2013 roku. Wcześniej był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Gazprom staje po stronie Komisji Europejskiej w procesie, jaki wytoczyło jej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. O sprawie pisze nasz dziennik. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaskarżyło do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ubiegłoroczną decyzję Komisji Europejskiej, która zezwala na zwiększenie wykorzystania przez Gazprom niemieckiego gazociągu Opal. Podobną skargę złożył polski rząd. Jak dowiedział się nasz dziennik, Rosjanie nie zamierzają przyglądać się procesowi z boku i wystąpili do Europejskiego Trybunału o dopuszczenie Gazpromu do postępowania w charakterze interwenienta pobocznego. Formalnie rolę interwenienta sprawować ma spółka Gazprom Export, która zajmuje się sprzedażą rosyjskiego gazu za granicą. Rola Rosjan w procesie byłaby z góry określona, bo chcą wspierać Komisję Europejską w sporze z PGNiG. Tymi informacjami jest zaskoczona polska spółka. Byłaby to ironia losu, gdyby Gazprom i Komisja Europejska siedziały po jednej stronie podczas tego procesu, a polskie górnictwo naftowe i gazownictwo po drugiej. Dlatego można być pewnym, że Polacy nie zgodzą się na taki obrót sprawy i będą domagać się odrzucenia wniosku Gazpromu. Eksperci wskazują, że pozew naszej spółki dotyczy decyzji podjętej przez Komisję Europejską i nie ma powodu, by stroną w procesie w Luksemburgu był rosyjski gazowy gigant, ale Gazprom utrzymuje, że ma bezpośredni interes w postępowaniu. Od kilku dni polscy internauci wręcz bombardują konta niemieckiej telewizji CDF na portalach społecznościowych. Masowo umieszczają tam grafiki i wpisy przypominające o niemieckiej odpowiedzialności za obozy śmierci. To reakcja na niepełne wykonanie wyroku polskiego sądu, który nakazał stacji przeprosiny za użycie określenia polskie obozy śmierci. Jest rok 2013. Niemiecka telewizja publiczna CDF na swoim portalu internetowym pisze o polskich obozach zagłady, Majdanek i Auschwitz. Kłamstwo to oburzyło byłego więźnia obozu Auschwitz Karola Tendera, który pozwał niemiecką telewizję. Karola Tenderę reprezentuje w sądzie mecenas Lech Obara. Jest to tak zwany fałszywy kod pamięci. Te trzy słowa mają wdrukować w świadomość każdego czytelnika, zwłaszcza nieuświadomionego, wdrukować fałszywy obraz historii. W sprawie zapadły przed krakowskimi sądami dwa wyroki. W efekcie CDF miała przeprosić pana Karola Tenderę za użycie nieprawdziwego i fałszującego historię narodu polskiego określenia. Niemiecka telewizja umieściła na stronie internetowej przeprosiny, ale w mało widocznym miejscu i z tytułem Przeprosiny Karola Tendery, który niewiele mówił przeciętnemu niemieckiemu czytelnikowi, o jaką chodzi sprawę. Mimo wezwania o prawidłowe wykonanie wyroku, CDF nie poprawiła błędu. Dlatego wielu internautów wzięło sprawę w swoje ręce, mówi Marcin Młotkowski, internauta i narodowiec. To jest odruch społeczny, jak najbardziej. Najpierw przygotowano w wersji angielskiej szereg sugestywnych grafik, mówiących wprost, kto jest ofiarą, a kto agresorem. Między innymi takie: miliony straciło życie w niemieckich obozach śmierci. Niemieckie obozy śmierci, nie polskie, pamiętaj. Nie myl ofiary z mordercą. Nazistowskie niemieckie obozy śmierci, nigdy. Wklejamy tą grafikę na facebookową stronę niemieckiej telewizji publicznej ZDF z odpowiednim tagiem: German Dead Camps. Wielu internautów grafiki wkleja także na konto internetowe CDF. Dołączają je w komentarzach pod każdym wpisem. CDF nie jest w stanie tego zablokować, mimo że próbę taką podjęto na stronie facebookowej. Akcja ma szeroką skalę. Powstały specjalne hasztagi German Dead Camps, German not Nazi, German not Polish. Grafiki trafiają także na konta twitterowe innych niemieckich mediów. Takie akcje są potrzebne, mówi historyk dr Robert Derwenda. Młodzi Niemcy bardzo często nie mają pojęcia, poza tym co się dowiedzą ze szkoły, o obozach koncentracyjnych i w ogóle o całym bestialstwie wojny.
Wobec tego tutaj trzeba znaleźć pewne środki, które dotrą właśnie do młodzieży. Niemcy nie mogą nigdy zdjąć z siebie odpowiedzialności za II wojnę światową i ogrom cierpień, jakie wyrządzili Polakom i innym narodom, mówi Kazimierz Piechowski, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Oni są tacy, że nie tylko człowieka obcego, to znaczy nie Niemca, tylko obcego, potrafią wykorzystać, ale gdyby tylko to, no mój Boże, niewolnictwo, ale oni potrafili zabijać. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski zostanie odznaczony medalem Pro Patria. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Medal Pro Patria zostanie przyznany księdzu kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu za wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji niepodległościowej, a wręczy go pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Ksiądz kardynał to wybitna postać. 15 listopada 1990 roku objął zaszczytny urząd prefekta Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej Kurii Rzymskiej. W marcu 2015 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z tego urzędu. Ksiądz kardynał został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia został uhonorowany 7 tytułami doktora honoris causa. Uchodzi za jednego z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia to ponad 700 publikacji w 12 językach. Donald Trump dziś wieczorem zostanie zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystości towarzyszące wydarzeniu rozpoczęły się już wczoraj. Wczoraj Donald Trump wraz z rodziną przybył do Waszyngtonu. To tam już dziś złoży przysięgę prezydencką i obieca ze wszystkich sił zachować i chronić konstytucję USA. Wygłosi też mowę inauguracyjną, której tematem między innymi ma być program pierwszych 100 dni jego prezydentury. Chcę po prostu podziękować wszystkim. Będziemy mieć 4 niesamowite lata. To będzie coś specjalnego. Minione 18 miesięcy następca Baracka Obamy spędził tocząc trudną i wyrównaną walkę ze swoją przeciwniczką Hillary Clinton. Bardzo duża część Amerykanów poparła właśnie jego osobę, jego kandydaturę, uważając, że to jest nowa osoba, która wprowadzi trochę tak zwanej świeżej krwi do Waszyngtonu. Jego wyborcy liczą na to, że tak jak zapowiada, przywróci znów świetność Ameryki. Stany Zjednoczone są na pewnym zakręcie. Wszyscy patrzą, na ile to, co Trump głosił, będzie realizowane w praktyce. Odchodząca ekipa chciałaby, ażeby to było w najmniejszym możliwym zakresie. Ci, którzy popierali Donalda Trumpa, chcieliby, ażeby tutaj nastąpiła radykalna zmiana i przewartościowanie w wielu aspektach polityki amerykańskiej. O tych zmianach mówił często sam prezydent-elekt. Wszystkim znudziło się patrzenie na to, co się dzieje. Chcieliśmy zmian, ale chcieliśmy prawdziwych zmian. Jak prognozują eksperci, te zmiany na pewno nastąpią. Będzie inaczej podchodził do kwestii państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego, bo on zapowiedział ostrą politykę w tym kierunku zwalczania. Tutaj ma jako doradców na przykład byłych generałów piechoty morskiej, generałów, którzy byli oceniani, czy ich poglądy jako tak zwane poglądy takich jastrzębi, czyli bardzo dynamicznych, bardzo energicznych, bardzo ostrych w swoich wypowiedziach, którzy chcieli większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w rozpracowanie właśnie tych ekstremistów islamskich. Wszyscy z zaciekawieniem patrzą również na rozwój relacji z Rosją. Ekipa Obamy, robiąc różne ruchy, różne gesty, choćby w relacjach z Rosją, stara się utrudnić mu ewentualność przestawienia tych torów polityki w innym kierunku. A zapowiedź Obamy to z jednej strony próba uspokojenia tego jego zaplecza politycznego, całego tego establishmentu, który stał za Obamą, a z drugiej strony no też znowuż taka próba nacisku psychologicznego na Trumpa i jego ekipę. Ustępujący prezydent zapowiedział, że po złożeniu urzędu chce unikać komentowania polityki, ale zabierze głos, jeśli zagrożone będą fundamentalne amerykańskie wartości. W dzisiejszych uroczystościach weźmie udział 900 tysięcy osób. Oprawą ceremonii będą koncerty, modlitwy, parady, przyjęcia i bale.
Z godziny na godzinę maleją szanse na odnalezienie żywych osób w zasypanym przez lawinę hotelu we Włoszech. Do tej pory spod gruzów wyciągnięto 6 żywych osób. Warunki, w których pracują ratownicy, są bardzo trudne. Do tragedii doszło w środę. Na skutek trzęsienia ziemi na czterogwiazdkowy górski hotel zeszła lawina. W budynku uwięzionych zostało ponad 30 osób. W tej chwili mówimy o nieokreślonej liczbie zaginionych. W rzeczywistości oprócz osób zarejestrowanych przez policję jako goście hotelu nie mogło być więcej niezarejestrowanych gości. Powinno być około 30-35 osób zaginionych. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna. Wstrzymujemy oddech, czekając, aby zobaczyć dramatyczne skutki, które lawina prawdopodobnie spowodowała. Widzieliśmy filmy z ratownikami, którzy dotarli do hotelu. Te filmy są świadectwem poczucia obowiązku ratowników, ale także świadczą o bardzo trudnych warunkach, w jakich oni działają. Przez całą noc 120 ratowników przekopywało się przez śnieg i rumowisko. Strażacy przyznają, że hotelu już nie ma. Jak donosi jeden z włoskich dzienników, w sprawie jego budowy toczy się proces karny. Wątpliwe jest, czy hotel powinien tam w ogóle stać. W tym wydaniu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Minena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad środkową i północno-wschodnią Europą pogodnie. Nad pozostałym obszarem dużo chmur i miejscami opady od deszczu po śnieg. Najchłodniej w Wiedniu około minus 2 stopni, najcieplej w Rzymie około 13. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Dziś w całej Polsce zachmurzenie całkowite. Na północy opady mrzawki, a w regionach środkowych opady śniegu. Maksymalnie od około minus 2 stopni na Podkarpaciu do około zera na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1033 hektopaskale. Na teraz to już wszystkie informacje o pogodzie. Życzę Państwu miłego popołudnia.